ostatni, szósty dzień naszej wędrówki na południe Norwegii i jesteśmy na Skomakarni, bo po noclegu spędzonym w Hallingdal. 700 metrów nad Jessenfjorden. Jest to trzeci co do wielkości klif po Sieraku i Prekestulen, Ryfelka. Wędrowanie zaczynamy w pięknej, szerokiej, płaskiej dolinie. Sielankowy widoczek, siedlisko bardzo piękne z kawiarnią. Droga początkowo wiodła przez gospodarstwo z mnóstwem owiec i wyraźnie słyszeliśmy, jak owce nawoływały cały czas. I w tym lesie i ben, ben. Wyraźnie było ben, ben. Wieczorem pewnie gdzieś zginął, gdzieś na randce i go szukali rano. Ciebie trochę na czuja idziemy. Nie? Halo? Ślady są w różnym kierunku. Tak, tutaj jest teren dosyć podmokły. Po 3 km osiągamy płaskowyż. No, wcześniej nie jest łatwo. Bagniście, stromo, w niektórych miejscach niewygodne przejście, ale później piękne widoki na płaskowyżu. Jeszcze wtedy mieliśmy taką niewyraźną dosyć pogodę. Dużo się snuło mgieł, chmurek. Nie było takiego pełnego słońca. Zresztą prawie przez cały ten nasz pobyt tam była taka zmienna pogoda, co zobaczycie. Ale te chmury nadawały tutaj klimatu fajnego, tak, takiej tajemniczości pięknej. I ten płaskowyż tam się tam otwierał przez te chmury i mgły wszystkie. Thank you.
Przed nami skumakar Nibo. Samotna, śpiczasta skała, którą widzimy tu przed platformą. Jest bardzo taka intratna, jeżeli chodzi o selfie, ale niestety wszystkie źródła mówią, żeby nie wchodzić na nią ze względów bezpieczeństwa. Na nią, ale i na tą drugą, tą powyżej do platformy. Na ten cypelek, tak. No, ten cypelek, na którym myśmy oczywiście wyszli, bo ja już potuptałam zaraz na początku, żeby tam piękne zdjęcia robić, bo są efektowne dosyć. Ale jeszcze co jest ważne, to pierwsze zdjęcie przed samym naszą czołówką, tam gdzie Mariusz siedzi, jest nazywane tak zwaną małą skumakar Nibo i też o tym się mówi, że tam się nie powinno siadać i robić zdjęć, bo jest po prostu również niebezpiecznie, ale no uwielbiają wszyscy, włącznie z nami, selfiki, selfiki kuszą, każdy chce być tutaj bardziej ładnie ujęty, tak, im bardziej oddalone, prawda, albo wzniesione jakieś fragmenty, czy wysunięte, kuszą, prawda, żeby się na nich tam sfotografować, ale niestety musimy uważać, uważajcie. Bo Mariusz oczywiście chciał mówić o urokliwości, pięknie. No bo to jest urokliwe, ten platforma, ta skała. Ale nie powiedział mnie jednej rzeczy. Mnie zafascynowała, no co? Że powyżej platformy jest tak zwany właściwy szczyt jeszcze, Exnafielle, na którym oczywiście byliśmy, ale ponieważ tu wszyscy tuptają, większość się tutaj zatrzymuje, no bo jest tak, jak Mariusz mówi, pięknie. No bo tu jest rajsko, tu jest cudownie. Piękne. I widoczki piękne i wszystko. Ach, jak tu pięknie, jak powiedziałbym. No tak wzdycham cały czas, jak tam jestem na takich miejscach. Podziwiajcie. Nas. No z tego nie daj, wytnij to nas. Nie, nic nie wycinamy, bardzo fajnie. No podziwiajcie. Tutaj widać jak, o, tu pięknie ładnie z góry widać, jak tu pięknie ładnie. Ja tu ładnie, cały Paskowysz, całą górkę pięknie ujęliśmy. Z lotu ptaka. No i czas powrotu, głos trąbki wzywa. Oczywiście z powrotem, jakżeż piękne kolejne fiordy, które wychodzą, no bo piękne są. Tak, tak, ta piękność w Norwegii jest bardzo nudna, bardzo nudna, faktycznie. Musimy kończyć wędrówkę, bo te piękne, nudne widoki, no ciągle te piękne widoki, no katastrofa, no naprawdę. No to słuchajcie, jeżeli podobają wam się te nudne widoki norweskie, dawajcie suba i lajki. Do następnego.